Cześć! Witamy na kanale Fixero TV. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Wam pokazać, jak wykonać funkcjonalny, ale zarazem designerski stojak na rowery. Do wykonania naszego stojaka będziemy używać profili stalowych. W tym wypadku użyjemy profilu o szerokości 40 mm na 30 i grubość ścianki 2 mm. Dzięki temu konstrukcja też nie będzie zbyt ciężka. Narzędzia, jakich użyjemy do wykonania stojaka, będzie to szlifierka kątowa, wiertarka oraz spawarka. Przy spawaniu skorzystamy jeszcze z magnesów, które w znacznym stopniu ułatwią nam pracę. Oczywiście wiadomo, miara też jest niezbędna przy takich pracach. Elementami składowymi naszego stojaka będą zespawane profile w kształcie litery U. Będziemy w tej chwili odmierzać odcinki 80-centymetrowe i za chwilę pokażę Wam, jak poradzić sobie z łatwiejszym złożeniem w całości, aby kanty zostały o ładnym kształcie. Mamy wyrysowane linie cięcia dla szlifierki kątowej. Wytniemy trójkąt, ostatni bok pozostanie nienaruszony, wzdłuż niego będziemy zaginali profil. Profil mamy już wycięty, kąty są sprawdzone. Będziemy mieli jeszcze do wykonania trzy takie elementy. W tej chwili możemy przystąpić już do spawania. Elementy w kształcie litery U są zespawane, przygotowane do połączenia z elementami poziomymi. Wycięliśmy już poprzeczki. Teraz będziemy spawać je do przygotowanych wcześniej elementów naprzemiennie. Zobaczcie, jaki powstanie dzięki temu fajny kształt. Jak widzicie, nasz stojak na rowery jest gotowy. W tej chwili w pełni widać jego zarówno funkcjonalność, jak i designerski wygląd. Jeśli spodobał Wam się nasz dzisiejszy pomysł, zapraszamy do oglądania naszych pozostałych filmów, zapraszamy do subskrybowania, możecie kliknąć dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać wszystkie powiadomienia. A jeżeli chcielibyście kupić narzędzia takie, jakich my używaliśmy, wchodźcie na fixero.com, gdzie znajdziecie sklep internetowy. Zapraszamy!